Hej, dziś witajcie, z tej strony Gladhis, zapraszam was bardzo serdecznie na nowy odcinek z Robloxa. Tym razem będzie to tryb, który troszeczkę, powiedzmy, się wybija, mogę tak powiedzieć w tej chwili. Troszeczkę ludzi na nim gra, jest to Dragon Keeper, nie wiem, czy jest to nowe, wydaje mi się, że tak. No i dostajemy na, tak jakby na twarz, tutaj trochę expa, trochę golda i smocze jajko za 300 robuxów, więc na razie nie chcemy, trochę... Expa dostajemy i tak za jako dzienną nagrodę, 10 golda i 25, przepraszam, expa smoka, więc spoko, niech będzie, jeśli chodzi o to. No i teraz tak, możemy sobie pójść tutaj, możemy sobie pójść tam, jest dużo rzeczy do ogarniania. Może ja sobie zespawnuję najpierw mojego smoka, nie, gra mi najpierw każe iść gdzieś tutaj do pałacu, dobra, niech będzie, ale nie widziałem tych strzałek totalnie, więc niech będzie. I idziemy tutaj, witam serdecznie, cześć. Zbierz jedno z trzech jajek, tak? Nie, wybierz czerwone, bo będzie ognisty. Okej, okay, Common Dragon Egg, dobra, dostałem. Są Common, Rare, Epic, Legendary i Mythic. Okej, co mam teraz zrobić? You need to travel, co? A, jako do menu. I inkubator i start incubation. O, 10 sekund będzie trwało. Spoko, jakby szare jajko, tam było czerwone, bardziej mi się wydawało, że będzie właśnie czerwone, no ale no, nie jest. Has hatched in your incubator. Dobra, dobra, i co będzie za smok? No, czerwony, tak jak myślałem. Samica, pospolity, zrobimy mu nazwę, nie wiem, fire, jako ogień po prostu i tyle, zróbmy ok. Dobra, nie mamy żadnych kolejek, nie mamy niczego. Teraz tak, mogę zespawnować swojego smoka. Bardzo fajnie. Mogę na niego wejść? Mogę na niego wejść! Dobra, jest, pięknie. Teraz mi się podoba. Mogę zejść, mogę atakować. Okej, ogniem rzeczywiście. O, mogę latać na skrzydłach. O, no, to znaczy smok lata sobie, tak? O, bez większego problemu. I mine, to jest jako kop. Mam tak rozumieć, że mogę kopać gdzieś tutaj? W sensie chwila. Tutaj, na. Smoczek! Smoczek, wariujesz trochę. Smoczek! No, come on! Panie smoku, nie dogadujemy się zbyt dobrze. Machaj skrzydłami. I tu, dobra, jest, nice. I teraz tak, muszę podejść tu, żeby zebrać kolejne jajko. I mogę co, to zebrać? To hatch a new dragon, okej, ale air to chop. O, mogę, dobra, uderzam w to. I rzeczywiście mogę drewno zbierać z tego. Nie, bo ty już wariujesz, dobra. Dobra, stanąłem w bardzo dobrym miejscu. Dobrze. Zebrałem plus 7. Bloczki idą do mnie, dobrze. Mam drewno. Tu jeszcze jest jakieś duże drzewo. Mogę sobie to zebrać, dobra. Póki tu jestem, to sobie zbiorę. Proszę bardzo, całe. Ciak, tu też powinienem mieć 7. Teraz tak, 5, wystarczy. Dalej, mamy smoki. Smoku, nie chciałem, żeby... Dobra, zeskoczyłem, nieważne. Nie ma to jak gra otwiera ci menu i nie możesz nic zrobić, bo akurat lecisz na smoku, więc całkiem śmiesznie. Dobra, idziemy do inkubatora, idziemy stworzyć nowego smoka. Do tego mam tu jakieś nagrody, chciałbym to zamknąć. Zebrać sobie expa jakiegoś, spoko. I tu zobaczyć swoje smoki, dobra. Mam tylko smoki, mam tylko tego zwykłego smoka. Otwieramy kolejnego smoka, pewnie będzie wodny albo coś takiego. O, okej, okay, też wygląda jak ognisty, więc nazwiemy go Fire 2, żeby nam się nie pogubiło. U, nie mogę tak. Dobra, to będzie Fire. Okej, okay. I teraz tak, możemy sobie wybrać smoka, z tego co rozumiem. Są jako common, ale... O, muszę pójść sobie gdzieś. Mogę zespawnować smoka i mogę na tobie polecieć. Smoku, pomóż mi. Dobrze, lecimy sobie do kolejnego miejsca, do kolejnego punktu. Nie za bardzo, szczerze mówiąc, rozumiem. To mam rozumieć to tak, że po prostu latam, zbieram surowce i wykluwam nowe dinozaury? Boże, dinozaury, smoki? Tak to chyba miało wyglądać. Dobrze, tu jest small ironite, więc sobie wydobędziemy. Proszę bardzo, tutaj jest drewno, też mi gra jakby mówi, o, z tego leci tylko po jeden. Niech będzie też. I zbierzemy sobie jeszcze kamień, dobrze.
Nie mogę zebrać więcej drewna. No domyśliłem się, że nie mogę więcej drewna. Dobrze, no zebrałem. Na co mi teraz? Co mi teraz będziesz kazała gro zrobić? Lecieć gdzieś tam. Strzałki mogłyby być na czerwono albo na jakiś po prostu inny kolor, ale no w chwili obecnej to wygląda raczej ochryste. To jeszcze się steruje strzałkami, więc w ogóle jest śmiesznie. Też się da. O, może bardziej w ten sposób. Dobra, lecimy. Smoku. Smoku, słuchaj. Słuchaj się mnie chociaż trochę. Dobra, jest, może być. Idziemy z powrotem do tej samej osoby. O, mogę sprzedawać za złoto surowce, tak? A, tylko że muszę najpierw tam dolecieć znowu. Jakby mogłaś mi to powiedzieć trochę na dystans, nie? Nie narzekałbym. Dobrze, tu jest sklep otwarty i mogę sprzedać surowce, tak? Pat. Za 36 mogę sprzedać wszystkie te, za 5 i za 12. Halo, jeszcze coś mogłem za 12. Ironite mogłem za 12. Dobra, mam swoje pierwsze monety. Pytanie jest moje takie, co mogę z tym zrobić? Muszę znowu wrócić tam. Smoku, chodź, będziesz pomagał mi dostawać się do pałacu. W pałacu będziemy robić różnego rodzaju questy. Pogadamy sobie, nie ma żadnych questów. Dobra. To teraz tak, w jaki sposób mam zdobywać jajka? To jest moje pytanie. Mogę sobie kupować jakiegoś golda i tak dalej. I mogę zdobywać smoki z tego, co rozumiem. Mogę też levelować te smoki, tak? Tak, mogę również levelować te smoki. A tu są kolejne nagrody, więc poproszę tego expa mojego. Tutaj mam drugi poziom, nie wiem, czy to mi to cokolwiek daje. Jestem amatorem, niestety, jeśli chodzi o to. Mogę despawnować smoka. I teraz w jaki sposób mam zdobyć jajka? Sell costumes, G&X. Tu mogę sprzedawać jajka, tak mam to rozumieć. Tiger Dragon, okej, tam jest jakiś tygrysi smok. To teraz tak, tu mogę u ciebie co zrobić? Kupić sobie coś? O, mogę plecaki kupować, żeby były po prostu lepsze, żebym mógł więcej rzeczy przy sobie nosić. Za 500 robuxów nawet mogę takiego smoka sobie kupić czy coś. Okej, kolejne kostiumy, które nie dają mi nic. Efekty, które nie dają mi nic. Włosy, które nie dają mi nic. I cała reszta, która też nie daje mi nic. Dobra, czyli tu przynajmniej rozumiem, że mogę kupić plecak, żeby mieć więcej surowców. I tu mamy kolejną kwestię. To są co? To są siodła. Też mogę sobie siodło kupić, jeśli bym chciał. Aha, bo to tak się przesuwa i możemy też kupować, a i tu jest kupowanie jajek chociażby, więc możemy kupić zwykłe, rzadkie, epickie, legendarne albo mityczne i no kosztuje to dużo, tylko w jaki sposób mam zdobyć powiedzmy normalne, dobra, ale tu była jeszcze jakaś oferta i tu dostajemy rzadkie, dobra, wiecie co, kupmy sobie, skoro jakby pokazuję wam to, to czemu nie, bez większego problemu. Kupimy sobie to, osiągnąłem poziom 5, teraz już jestem najlepszy. O kurde, nazwijmy go Crystal, bo wyglądał trochę jak z kryształu, wygląda. Jest epicki, dostałem trochę monet i tak dalej. Dostałem to i expa na smoka, czy mi się wydaje. To mnie dziwi tutaj troszeczkę, bo jakby you have 3 dragons available in your dragon key. No, tu mam niby 3 smoki dostępne, ale nie widzę ich. O, widzicie, tu jest epicki, ale nie mogę go wybrać. Coś się chyba zbugowało lekko. Takie mam wrażenie. Czy coś tu mogę rzeczywiście zmienić? Bo no, gra nie chce mi totalnie pokazać, że mam jakieś smoki, nie? Może to jest zbugowane rzeczywiście jakoś? Kto wie? A tutaj jeszcze jest jakiś... tygrysi niby. Przynajmniej w teorii. Kosztuje 600 robuxów, więc na razie nie chcemy. W jaki sposób mam zdobyć jajka? To jest moje pytanie. Czy jajka znajdują się tak po prostu gdzieś w danym miejscu? No dobra, nieważne. No to zespawnujmy sobie smoka. Proszę, wejdziemy sobie na niego. Nie wiem też, czy są jacyś przeciwnicy, skoro jest możliwość jakby używania... A może... O, to się tylko klika i się steruje. Dobra. Tak czy nie? O, tak, czyli po prostu w ten sposób to robię. To jest... O, i to jest exp smoka. Dobra, czyli mogę jeszcze smoka expić tym expem, który jest w powietrzu. Dobra. Niech będzie w takim razie. A co tu mamy? Tu mamy jakiegoś smoka, figurę, czy statuę, czy jakby to sobie określić. Teraz jak ja mam zdobywać jajka? To jest jakaś skrzynka. Large gold chest. Okej, 44 golda znalazłem. Jakby spoko, jakby nie przeszkadza mi... O, 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 o!
O, czyli po prostu jajka znajduję, one sobie gdzieś tutaj siedzą. I w chwili obecnej, czekajcie, jeszcze zanim wejdę, to mogę sobie go wrzucić do inkubatora, tak? Nie, bo inkubator był tu, chwila, inkubator był tu. I teraz mogę... A, i 8 minut to będzie trwało, ta inkubacja. Okej. Czyli czym lepszy, tym będzie to dłużej trwało. No dobra, poszukajmy jeszcze jakichś tutaj jajek, jeśli mogę spróbować, tak? Bo nie powiedziane, że mi się uda ani trochę. Tam jest w ogóle jakiś portal zielony, czy to, nie wiem, czy to są właśnie te punkty, czy coś, nie jestem w stanie stwierdzić. Jeszcze, bo nie grałem aż tyle w to. Ale jeśli będziecie chcieli coś więcej, to oczywiście mogę jak najbardziej ogarnąć. O, to jest takie do przyspieszania z tego, co rozumiem. O nie, to jest w drugą stronę, to jest... O nie... W złą stronę zacząłem robić zadanie. O Boże, najgorzej. Czy mam rzeczywiście... Tak, mam przez te białe okręgi. Tam jest kolejny chyba. Tak, tam jest kolejny. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić. Czy w ogóle dostanę za to jakąś nagrodę. Tak mi się wydaje, że powinienem być w stanie. Ale wydaje mi się, że oni też szybciej tutaj latają, jeśli chodzi o mnie. Mają troszeczkę lepsze smoki. Ja co prawda mam piąty poziom bohatera, ale no piąty poziom bohatera chyba nic mi tu zbytnio nie zmienia. Staram się też jajek po drodze szukać, bo jakby na czasie mi jakoś wybitnie nie zależy, ale mogę sobie też expa zbierać po drodze. Proszę bardzo, cyk, i tu lecimy sobie dalej. Jest mnóstwo drewna, na pewno jeśli chodzi o to, to jest chyba taki najbardziej podstawowy surowiec tutaj. Na pewno bardzo mało jest tych takich specjalnych kryształów, więc myślę, że one będą troszeczkę bardziej wartościowe. No ale jeśli my będziemy się chcieli bawić, a będziecie chcieli więcej takich odcinków, to możecie stawić taktyczną łapkę w górę. Możecie oczywiście... Tam widzę jajko, ale też jest niebieskie. Zostawić taką łapkę w górę i napisać komentarz, że chcecie po prostu więcej odcinków z tego. To postaram się coś takiego oczywiście zrobić jak najbardziej. I teraz pytanie, czy znajdziemy jeszcze jakieś ciekawe inne jajko? Dobra, udało mi się. O, rzeczywiście dostałem za to expa. O, no spoko. Teraz tak, mój smok się trochę przywrócił, ale tylko troszkę. I co? Raka, kiedy się urodził. Spoko, jakby... Mogę to rozwinąć? Nie mogę tego rozwinąć. Siebie mogę rozwinąć, tu nie mogę rozwinąć. Nie dowiem się, ile tak naprawdę mam. No i cóż, tam było to jedno jajko, a tak poza tym to chyba nie było totalnie nic. Mógłbym sobie to zrobić. Boże, ile tu jest po prostu tych punkcików. A tam jest taki żółty na niebie. Chciałbym zobaczyć, czy on jest na przykład większą ilością expa, bo na razie chyba najwięcej dostałem 7 właśnie. A tam jest jeszcze czerwony punkt, więc myślę, że mógłby być jeszcze bardziej wartościowy. Dobra. Nie, o, dobra, 14, czyli tak, zdecydowanie lepszy. I tu jest jeszcze czerwony, którego bym chętnie sobie tu zebrał. Tylko no, chciałbym na tym krystalicznym latać. 25, no dobra, tu się można bawić. A chwila, bo krystaliczny, ja go dostałem, a nie inkubowałem. Tak, ja go dostałem, czyli on powinien tu być, no ale widzicie, no. A, come on, ja miałem zjechane na sam dół. Ja mówię, czemu ich nie ma, a one są tutaj, o kawan. I mógłbym ustawić sobie po prostu jako aktywnego w tej chwili, o. I mogę go sobie zespawnować, o, i on jest, o, no i on jest fajniejszy, come on. I on jest fajniejszy i mogę sobie tu nim iść i na przykład mogę sobie zbierać. O, ciach, 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 ciach. I za to dostaję co, expa, tak? Ja chyba dostaję expa. O, i ja, i smok. Więc opłaca się troszeczkę powydobywać. Jakby to nie jest tylko dla jednej osoby, nie jest to tylko dla mnie, że o, wszystko fajnie, Krystian, sobie zbierzesz expika i luzik, tak? Że ty, a tu nie, a tu i ja i smoki dostajemy. Dobra, widzę, że czasami warto wylądować gdzieś obok po to, żeby po prostu sobie zejść niżej, bo no czasami nie ma co. Tu jest jeszcze średnia skałka, możliwe, że potem jak levelują, to dostają po prostu trochę większe ilości statystyk, czyli dostają na przykład lepszego speeda, lepsze obrażenia czy coś. O, proszę bardzo. 7 mi aż wypadło. Pięknie, pięknie, pięknie. O, tu nade mną jest jakiś czerwony. Nie no, zdecydowanie ten smok wygląda fajniej. I jeśli chodzi o takie typowe siedzenie i chillowanie się, to można jak najbardziej się w czymś takim pobawić, myślę. 14, super. Niestety nie jestem w stanie tutaj nic zrobić, czy w ogóle co się stanie, kiedy... A nie mogę na razie stwierdzić, co... kiedy kliknę sobie w paczkę, nie mogę niestety stwierdzić, ale na razie jest ok. Wiem już przynajmniej też, jak się te jajka ogarnia wszystkie, no i mam w miarę rzadkie. O, uzyskałem drugi poziom, więc super w ogóle. Nie ma co totalnie narzekać. Pójdę sobie tutaj, bo to jest duży ten... duży Ironite, więc myślę, że dostanę drugie...
5 sztuk i mi starczy i będę mógł sobie to sprzedać bez większego problemu. I dostałem sztuk ile? Nie jestem w stanie stwierdzić, ale nie mogę już też więcej na pewno podnieść, więc postaramy się to sprzedać, ale po drodze również będziemy zbierać expa. Mamy drugi poziom na naszym smoku, co nie jest jakimś super wybitnym poziomem, ale pewnie będzie można sobie coś ogarnąć. A i właśnie, i tam jeszcze było, że... Chwila, bo właśnie, bo tam był jeszcze exp smoka. Nie. Zawróć mi tu tak ładnie, wyląduj. Dobra, fajnie. I teraz tak, bo ja dostałem... W tej paczce było... zwykłego expa. Dobra, i to były monety. Ja myślałem, że expa można jeszcze dla smoka sobie dokupić, ale nie, nie można. Game passes. Dragon, double dragon HP, instant egg hatch. O, można od razu wykluwać. Allow dragon to move and fly very fast. Aha, czyli że może latać bardzo szybko. Spoko? Jakby są dodatki i do smoka, i do gracza. I to są do gracza właśnie, że może szybko tego, albo podwójne nagrody pieniężne. Jakby spoko, nie przeszkadza mi to. Fajnie, że smok jakby porusza się bezpośrednio za mną. To nie tu było. Chwila, bo ja do tego sklepu chciałem iść, a przyszedłem totalnie do tego pałacu z powrotem jak Gałgan. A co tu jest? Jeszcze są jakieś archiwa smoków? O, mogę zobaczyć! O, mogę sobie zobaczyć, jakie są. Ale muszę je najpierw odblokować, to jest dosyć logiczne niestety. A, i tu mi pokazuje moje surowce, czy... nie jestem w stanie stwierdzić, jakie mi surowce pokazuje. No, ale mogę to sprzedać za 30... powiem wam... Nie, nie chciałem na ciebie wsiadać, come on. Za 144 to już można cokolwiek podziałać. To już można sobie kupić lepszy plecak za jakiś czas. Nawet w sumie teraz chyba za 1000 monet był plecak, tak mi się wydaje. Come on! Czemu ty spadasz na mnie? Czasami się teleportuje na mnie. A, i tu są ceny w Robuxach. Więc tu mogę sobie podejść do ciebie i mogę sobie kupić rzeczywiście. Ale to dużo kosztuje monet, bo ponad 1000. Bardzo, bardzo dużo. Kostiumy tu nie wnosiły totalnie nic, tylko te plecaki. No a plecak najtańszy kosztuje 12, 12, 12, czyli tyle ile mam, a muszę 1500 wydać, więc trochę za drogo bym powiedział. Ale tu były jeszcze jakieś itemy. A, tu były siodła. Tu były siodła i one niespecjalnie też coś zmieniają. Przynajmniej dla mnie. No i te jajka na sam koniec. No nie, no jajek nie potrzebujemy, wystarczy pochodzi. Wiadomo, jeśli bym chciał kupić sobie jakieś lepsze, no to musiałbym sobie coś tam ogarnąć. No dobra, jesteśmy w inkubatorze, zostało nam 30 coś sekund. Jeśli chodzi o to, to miałem jeszcze zobaczyć, czy statystyki jakieś... Nie, nie ma jego statystyk, czyli nie ma czegoś takiego jak, że jest szybszy, czy jest jakiś tam. Dodatkowo tutaj mamy pierwszy habitat, smok i... dzieci, małe smoki, coś na takiej zasadzie i the town, czyli miasto, czyli mamy dwa teleporty, które będą potem działały. Na razie jeszcze nie działają, jeśli chodzi o to, więc myślę, że tutaj będzie można się po prostu takim smokiem na początku dostać i sobie po prostu podekspić. A my w chwili obecnej już za chwilę będziemy w stanie otworzyć pierwsze rzadkie, czyli otworzyliśmy zwykłe, tak, common, rzadkie, czyli rare i mamy jeszcze epic, czyli epickiego, to na którym obecnie jeżdżę, więc uwaga, odbieramy sobie. I bang! To kolejny jakiś taki swego rodzaju lodowy, więc nazwę go Ice. Bez większego problemu, jeśli będę chciał po prostu z niego korzystać. A w chwili obecnej dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnym. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. No i pa, pa!